Awe, witam imperialistów, tutaj Luka z naszej Japonii. Tuż po bojach z Mingiem pozwoliłem sobie bez was zagrać chwileczkę i rozwinąć ideę administracyjną na drugi poziom, żeby mieć tańsze korowanie. Uznałem, że będziemy potrzebowali dodatkowego kapa na Gathering Capacity, bo czeka nas mnóstwo podbojów w kierunku Indochin w pierwszej kolejności, a następnie przejdziemy do podboju Indii. Myślę, że w 50 lat spokojnie się tutaj znajdziemy. Zintegrowaliśmy też w międzyczasie jednego wasala i też cały czas buduję tutaj jakieś manufakturki, jak mi starczą pieniążki, ewentualnie stawiam gathering house'y, chociaż te w zasadzie mam praktycznie wszędzie. Na wszystkich obszarach, które mają state, stawiam też state house'y, żeby zmniejszać dodatkowo autonomię pomiędzy 20% albo 40%, zwłaszcza w takich prowincjach, które posiadają papier, szkło i gemsy, czyli kryształy na nasze. O, tutaj przykładowo. Jest to całkiem opłacalne, żeby budować taki budynek w state'ach. Dzięki temu mamy już tutaj zredukowane to o 65%. I teraz Merchant Republic znów mam napisany plus 25%. To jest jakieś dziwne. Nasze nawracanie też leci tutaj, ale niestety bardzo, bardzo powoli. No ale niech będzie. Dwóch misjonarzy. W sumie nie wiem, czy jesteśmy w stanie mieć więcej jako Shinto. Chyba nie. Teraz też zupgrade'ować naszą flotę. Będziemy jej teraz naprawdę sporo używali, bo będziemy podbijali Filipiny. Potem cały region tutaj Malaki. W sumie to nie wiem czemu, ale cały czas to są Indochiny, a na to wszystko mówię Indochiny. No kretyn ze mnie, ale nieważne. I może nawet dojdziemy do Australii. I zrobimy sobie kolonię. Może dokończmy w pierwszej kolejności podboje w Chinach, bo zapomniałem, że to badziewie tutaj jeszcze zostało. No i już o wiele lepiej to widać, już nie ma czegoś takiego brzydkiego tutaj. O, i dostaliśmy Inkwizytora za połowę ceny, ale ten też jest za połowę ceny, więc na razie jeszcze nie wymieniajmy. Poprawiłem też staki 16-2-6, jak najbardziej będą dobre do walki w tym regionie, bo jednak utrzymanie armii na tych prowincjach, zobaczcie, supply 29 i tak dalej. Tu głównie będą kraje z nami walczyły, które nawet nie będą miały 20 tysięcy wojska, więc nie ma sensu większych staków utrzymywać. 6 armat w zupełności wystarczy do szybkiego siege'owania prowincji. Ewentualnie można zmniejszyć te staki, dorzucić sobie więcej armat do dychy, bo to jest maksymalny bonus, jaki możemy mieć na obleganiu, a zmniejszyć po prostu ilość piechoty do, nie wiem, 12-20. Więc atakujmy Tondo. Łącznie cała siła moich przeciwników to jest 30 tysięcy wojska, trochę ponad. W podbijaniu tego regionu w zasadzie wszystko, co jest animist, hindu jest gdzieś tutaj niżej, jeżeli dobrze pamiętam, i tak dalej, to będziemy podbijali jak najszybciej. Za to będziemy uważali na sunnitów, bo nie chcę, żeby mi weszły kraje z Indii do koalicji, a niestety byłoby to możliwe w tym regionie, więc raczej chcę uniknąć tego, więc sunnitów... Wow, 5-6-3, wyjebiście. Więc kończąc temat sunnitów, to raczej będę chciał ich bezpośrednio podbijać, albo nie wiem, przez jakiegoś Reconquesta, ewentualnie na wasala, bo to zawsze 25% mniej agresywnej ekspansji, jak jakiś kraj czynimy naszym wasalem. A na razie się desantujemy na Filipiny. Jej, wszystko tutaj uciekło do tej jednej prowincji. Ale japońska armia dotarła. Boże, jaką mamy przewagę w moralach i w taktyce. Nie, w taktyce nie, ale w moralkach mamy, więc ich ciśniemy, raczej nie mają z nami większych szans. Tutaj od razu stack wipe im wszedł, wyjebiste. I po całej armii animiści nikogo raczej nie obchodzą, więc bierzemy wszystko od nich. Więcej gawringu. Fuck! Trochę duża ta koalicja. Dobra, bo nie chcę, żeby mi te kraje wchodziły jednak w koalicję, więc tutaj whitepisuję ten kraj, podbiję go za 5 lat znacznie mniejszą agresywną ekspansją. Co oni tak tutaj dużo tego mają? No ale resztę Filipin to już normalnie. Oczywiście zabieramy stąd dewa, jak się tylko da. I korujemy. Uuu, boże, 92%. O, Madias jest trybutariuszem naszego kolegi. Mogłem to sprawdzić wcześniej. To byśmy może go nacięli na kasę, a tak to za bardzo nam to nie wyjdzie. Musimy tutaj przejść i odzyskać ziemię, bo czarną flagę dostałem. W sumie jak tak patrzę, tutaj mam jeszcze dość duży force limit do wykorzystania. To moglibyśmy prowadzić nasze podboje dwutorowo, szczerze mówiąc. I chyba na to się zdecyduję ostatecznie. No to dorekrutujmy trochę naszego wojska w tej okolicy, tylko że tutaj to w sumie jednak wolę mieć te dziesiątki, tak jak wspominałem. Więcej armat szybciej siege'ować.
bo ten region to najwięcej manpowera się nie traci w bitwach czy w czymkolwiek, tylko właśnie na obleganiu, więc wolę mieć więcej armat, szybciej zdobywać fortece, czyli 12-2-10, takie coś. I koniecznie generałowie, którzy będą mieli bonusy do siege'a. Ale że za animistów dostałem 60% agresywnej ekspansji? Czy kogoś porąbało? No i super, możemy posprzedawać teraz troszeczkę złota po pierwszych naszych zdobyczach. Już się na tym łapę, że cały czas sprawdzam, żebym nie miał tylko ich tych buntów. Chociaż jest 82, no to ostatni raz był, kiedy braliśmy pieniądze. Teraz będziemy zbierali na absolutyzm, żeby go jak najszybciej nabić w kolejnej erze. No i lecimy dużą wojnę z Khmerami na Reconquest Cassius Belli dla naszego wasala. W tej wojnie będzie i czampa, i jakieś popierdółki z tego regionu, masakra. Chociaż myślę, że zdobędziemy ten jeden kraj, albo jego terytoria, albo na wasala, żeby móc atakować. Również w tamtym miejscu naszym urgolem będzie Wietnam. O nie, no nie wiem, czy to się dobrze dla nas skończy, no zobaczymy. Atakujemy, również tak, żeby jak najszybciej powyjmować te kraje ościenne. No i wykorzystamy naszą wielką flotę do desantowania się, albo w sumie, dobra, stąd zabierzemy armię i desantujemy się, o, tutaj, pięknie. I zobaczcie, przy 10 armatach macie maksymalny bonus do oblegania. Chyba mam dużą przewagę na moralach. 43 dni i forteca padła, wyjebiście. W ogóle to szybko teraz leci. Szkoda, że nie mam jakichś właśnie trójkowych doradców, znaczy trójkowych dowódców, jeżeli idzie o obleganie. Ewentualnie idei ofensywnych, że nie... Nie mam ofensywne! Okej, dobra, jak mi się już mylą te wszystkie kampanie. Ty, Lukas, bo ci flotę handlową topią. Trudno, odbuduje się. Ło, kurde, no to trochę tutaj sobie jednak wojenkę wypowiedziałem. Lecimy na Khmerów, żeby wyjąć ich jak najszybciej z tej wojny. Tak samo Champę będziemy chcieli Ej, z Champy mogę przyjść Daivei chyba Ja mam Daivei. Daivei, ty jesteś trybutariuszem. Czemu nie wasalem? Ja już z nimi poprawiam relacje. Będzie wasal. Jakie bogactwa. Szykujemy się już też do kolejnej wojny na Brunei. Niestety claima musimy zrobić. Chciałem mieć fajne szanse w siege'u, 92%, dzięki. Fajnie. Zrobione. Oby Khmerowie wyszli z tej wojny. Wyjebiście. Carpet siege. Powiem wam, że szczerze mówiąc, mam ochotę zagrać czymś w tym rejonie. Pomyślę nad jakąś serią i coś zaplanuję może na przyszły tydzień albo za 2 tygodnie. No to jakoś wyszedł ten patch, a ja ten region tak olałem. Chyba raz tylko grałem Ayutthayą pod jakiś jeden achievement na streamach. Naprawdę uwielbiam, jak na tych terytoriach widzę tak duże staki bota. On tu więcej ponosi strat chodząc, niż tocząc z nami bitwy. No to ustanawiamy nasz przeczółek w Malace. Pięknie. Bójcie się, Japonia nadchodzi. Oj, w sumie to mogłem znowu to scentralizować wcześniej. I cyk, odebrane ziemię. I lecimy na kolejną wojnę z Ayutthayą. Tymczasem czas rozpocząć czasową inwazję na Brunei. Tylko szkoda, że mamy też wojnę z Malaką. To będzie upierdliwe. Jeden desant, drugi desant. Bum. Pieniążki od Ayutthayi. Skoro w zasadzie już mam budynki do gatheringu, mam manufaktury i mam wszystko, no to na naszych terytoriach, właściwie to nie terytoriach, state'ach, buduję budynki do manpowera, bo zdecydowanie mam go mało. Jak na ten okres, póki te staki nie będą walczyły, no to sobie je dzielę i trzymam obok siebie, żebym nie tracił manpowera na darmo. I dokończamy sprawę na Filipinach. Nie zjem całego Brunei, czuję się oszukany. No nic, zawsze coś, zawsze przyczółek ustanowiony. Zaraz zacznie też podbijać resztę nacji w tym regionie. Tym bardziej, że no nie wiedziałem, że tu jest konfucjonistyczna republika, więc żegnaj! Ja naprawdę nie wiem, skąd tyle agresywnej ekspansji ta nacja wytwarza. To są waleni animiści! O, przegiąłem! I się zaczęło! Mogę zaprosić Daivei do Ligi Handlowej Japonii? Znaczy, ja wiem, z czego to jest, ale to nadal mnie trochę śmieszy. Nieważne. Robimy ich wasalem. W sumie to też jest teraz taki okres, że możemy spokojnie poklikać te nasze misje. Większość mamy powykonywanych. Więc czemuż by nie? Widzę, że też dużo claimów dostałem na cały region Mandżurii. Więc będziemy ją zaraz najeżdżali. Zawsze szybsze korowanko. Kolonizacja Tajwanu zrobiona. Dostaliśmy Explorera, więc możemy, nie wiem, wysłać nasze statki.
Znaczy, te wysyłam oczywiście na Protect Trade w Hangzhou. A wybudujemy zaraz 3 okręty i zaczniemy odkrywać sobie świat. Trochę przegięłem znowu z flotą. Trudno. Ja ze wszystkim zawsze zaczynam przeginać w którymś momencie rozgrywki. No i tak, te nasze misje tutaj lecą. A to muszę mieć 2000 golda. Więcej buntów! Przynajmniej sobie dokończę ideę. Tyle dobrego w tym wszystkim, że musiałem przez chwilę przestać podbijać. A jaką my tutaj polityczkę sobie odpalimy? Dyplomata, o Boże. Nic w sumie wartego uwagi. Co ja tutaj chcę podkrywać? No na pewno nie chcę nic z Europy, bo to mi wszystko będzie wchodziło do koalicji. To może region Chin dalej, Australię, nie Austrię, Australię, patrzcie, dobrze powiedziałem. 32 punkty za generała, a ja się zastanawiam, dlaczego ja się to tak wkurzam cały czas, że non-topper mam te... myślałem, że 3 w siege'u, dobra, nieważne. Dlaczego ja się wkurzam cały czas, że ja ty klikam tych generałów, dobra, to tego może się pozbędę. A wciąż mam punkty militarne. Jeszcze jakbyśmy innowacyjność mieli i tak dalej, to w ogóle byśmy płacił jakieś 20 punktów za generała. Moja partia zaczyna wszędzie tutaj kolonizować, to fajnie w sumie. Będę mógł pozabierać im trochę teraz prowincji, to się gdzieś powbijam. Ciekawe, czy ich dorwiemy, czy nie dorwiemy. Uciekli, dobra. Chciałem bitewkę stoczyć, ale nie było... Będzie mi to dane, chyba. Jest mi to dane? Tak, wbijam się! 5-7 do 4-0, 110 dyscypliny, a w technologii mamy chyba tą samą. Nie, mam przewagę w technologii. 16 do 13, jedziemy z dzikusami! Oni jednak nie kolonizują, albo ewentualnie też mają coś z misji, bo nie mają niestety nie, mają kolonistę. Dobra, nie zauważyłem. Fajnie, ja się tam cieszę. Patrzcie co... Australii nie będzie. Chyba, że polecę Nocasius Belli. Dużo od Maya Patty nie chcę. Jedną prowincję, żeby z nimi graniczyć bezpośrednio i te wszystkie wysepki, które mają pieniążki i wojne reparacje. Dobra, bez wojennych reparacji. Za 7 lat się w nich będziemy wbijali. O mój Boże, te kolory się zlewają. To jest takie duże! Kurka, to z nimi też będę musiał teraz pisować. Fuck! Oh my god, to była podpucha. Oni mi kolonię dali. To była podpucha typowa. Jej, odbijamy terytoria od Champy. Czy czego, co tutaj jest? O, jakiś eco-incydent. O, teraz o co tutaj chodzi? No to czas zaatakować Mandżurię i wykorzystać tych naszych claimów trochę, ale tak czy siak atakujemy na Holy War Cassius Belli. O, Oriad tam jest. No dobra, to najpierw lecimy Oriad wyjąć. O nie! Eskimosi mnie podbijają! Jakby to powiedzieć, czekajcie, przydzieliłem sobie wszystkich generałów, których mam obecnie i tak, zobaczmy ile armii profesjonalizmu za to mi poleci. Ale nie sprawdziłem ile go miałem wcześniej. No teraz mam 40% w każdym bądź razie i naprawdę długą listę generałów. Zjadamy Eskimosów, no lub kimkolwiek oni są, bo w sumie nie wiem. Horda Oriatu nam płaci haracz. Wow, dostanę kolejnego dyplomatę. No cholery mnie to! O, maksymalny absolutyzm, co ja muszę mieć? Ja nie wiem jak to się stało, ale nagle odkryłem znowu cały świat i prezentuję on się następująco, przepotężny Commonwealth, jaka tu jest piękna Austria, Francja, jaka przekoksana, odbijająca Anglię. Może się uda odbić Anglię na wasalu i na rekonkwestie odbijać te wszystkie terytoria. Nie ukrywam, byłoby śmiesznie zrobić Shinto Anglię. I taki manewr tutaj zrobić. Songhai gigantyczny. I widzę całe Ameryki. Wow. Hugo, że nie ma, do nich nie wiem jak dopłynąć, ale odkryłem je. To fajnie. Bardzo się mnie cieszę z tego powodu. Idealnie zakończona wojna. Któż by się spodziewał? I też nie spodziewałem się, że ona będzie aż taka upierdliwa, że tak powiem. O, zróbmy sobie tą misję na Manpowera, bo w zasadzie my możemy ją zrobić bardzo prosto. No po prostu spalę mój profesjonalizm i tak go nabijam po prostu po takiej taniości. Że co to za problem? Ale też musimy zacząć odpinać tych tańszych doradców i inne rzeczy, więc... I zaraz ten absolutyzm będzie! Ech, i znowu podbijałem i znowu przegijałem. No nie, nienawidzę tych wysepek. Dosłownie nienawidzę ich. Co to tu kolonizuje? Tidore? Nie podbiłem przed chwilą Tidore? A nie, jednak nie. Bardzo długa lista buntów. Bardzo. Albo coś tu jest zjebane, albo ja mając podbite większość tych terytoriów mam
Zero wpływów? O cholerę tu chodzi? No to czas na konkurencyjny czerwony kolor w okolicy. Lecimy? Dobra, będziemy whitepisowali, żeby nie tracić. Serio! Za dużo tych buntów! Ja już nie chcę ich! Nienawidzę po wyspach latać, Boże, dobra, nigdy więcej nie gram w tym regionie. Miałem grać tym, ale nie chcę. A tak na serio to tak, jestem świadomy tego, że mam bunty, bo nie mam humanistycznych idei. Jak najbardziej. Ale chciałem troszeczkę więcej popodbijać, ale w 1680 kasuję religijne, lecimy humanistyczne, bo bez tego to ja umrę. Uuu, coś takiego to mi się podoba. No to nawracamy! Masakra, zobaczcie na te prowincje Pasai, jak tutaj to podewowało. To jest straszne. Uuu, tu są kopalnie złota. Trzeba je zdobyć jak najszybciej jednak. O tym jeszcze pamiętają złociele, o tych dwóch to już niezbyt. Uuu, Austria i Rzeczpospolita Portugalia versus Osman. O, bien. Ej, ten Osman jest jakiś słaby. Kurde, nawet Mameluka nie podbił. Co tu się wydarzyło? Ale słabe na pewno nie są promocje na Enebie z kodem Lukas 3% zniżki. Linki w opisie. Gdzie jest Tymur? Ja! No i zmieniłem Malakę na nasz główny trade note. 101 golda tutaj kolektujemy, 140 z handlu zbieramy, mamy ogólnie total income 308 golda, słabiutko, no ale niech będzie. Jeszcze trzeba tam pozwiększać, przesłałem 54 z Hangsu tak naprawdę, no i w Beijingu też coś kolektuję, ponieważ tak tutaj ustawiłem, ale widzę, że kurde, sporo nam kradnie Mongolia, trzeba będzie podbić jej pozostałe tereny, żeby nie miała tutaj żadnych udziałów. No niestety, jeżeli chcemy kolektować z Beijingu, to tak musimy ustawić to wszystko. Z Japonii przesyłam tu... A, bo to Japonia taki income nam tutaj robi. No w sumie, co w tym dziwnego, jak tutaj mam stolicę? 232 dewa, wow. Pięknie mi to idzie. W sumie, tak jak mówiłem, praktycznie cały ten region został przez nas już podbity. Chciałbym tutaj kolonię założyć, ale nie chce mi się wojny bez Kasus Belli wypowiadać. Ale chyba bez tego się nie obejdzie. No dobra, nie mogłem się powstrzymać, wypowiedziałem tą wojnę. Japonia desantuje się i podbija aborygenów. będą walczyły ich czułenka z naszymi galeonami. Któż by się mógł spodziewać takiego wyniku bitwy? Rozbudowę trade company jak zwykle zaczynam od... nie tego budynku co trzeba, bo chciałem od local venture, potem harbor. No i mamy małą japońską Australię. No też trzeba podbić resztę, tylko wszyscy mnie nienawidzą w tej Australii, koalicja się zawiązała, o mój Boże, co ja z tym biedny zrobię? Chyba ich podbiję wszystkich. Ech, bunty, bunciki, jeszcze więcej buntów, a wszystko przez to, że mam 1% za dużo. Serio, mam już tego totalnie dość, dlatego wybrałem jako kolejną ideę jednak humanistyczną, znacznie wcześniej niż planowałem, ale trudno. Wywalimy potem religijne w 1680 bodajże i weźmiemy na ich miejsce Influence Ideas dopiero. No i Hiszpania złapała się na mojego bejcika, miejsce zostawione, będziemy ją podbijali za jakiś czas naszą superiority, oczywiście Cassius Belli liczy na to, że skolonizują jak najwięcej terytoriów w tym regionie. W międzyczasie rozbudowuję moje centra handlowe, jak zwiększając ich produkcję budynkiem za 400 golda, local goods production, nas nie pójdziemy, harbor i oczywiście budynek za 1000, który był trade steering, gdzie on tutaj był? O, ten budynek, trade steering plus 50%, będziemy tutaj stawiali, a w regionie Chin nie będziemy stawiali trade steering, tylko trade value modifier. Ulepszam też, gdzie się da, nasze centra handlowe oraz budynki trade depot już do kolejnego poziomu. W tym regionie chyba będziemy mieli tylko jedno centrum trzeciego poziomu, bo tutaj... A nie, nawet dwa mogę mieć. Malaka jest dla nas super ważna, żeby ją ulepszyć tutaj na maksa. Więc dwa centra trzeciego poziomu jak najbardziej są na propsie w tym regionie. Chociaż i tak musimy jeszcze podbić terytoria od Ayutthaya, więc z tym krajem będzie kolejna wojna. Jakoś mam taki personalny achievement, że nie dodaję tego regionu po integracji do Trade Company, dopóki go całego nie nawrócę. Jakoś tak chcę mieć całe Chiny w Shin. W regionie Malaki, Molekulusu, Filipin już mam na to, szczerze mówiąc, totalnie wyrąbane. Nasze pierwsze złoto z kolonii! Jestem taki dumny! Nawet się zastanawiałem, czy nie stworzyć Trading City. Jest to unikalna możliwość dla nas.
w tej prowincji, chociaż zajmowałaby nam slota dyplomatycznego, to może nie, ale bardzo by zwiększyło naszą siłę handlu. I cyk, dwa trade centra trzeciego poziomu zrobione. Ale i tak tylko 82% udziałów, ile mi tu hajsu ucieka? Tu 100 okrętów pływa. Ale income robi bry-bry. 40 nawet na złocie mam, masakra. Ech, Champa i Kmerowie dojdą do wojny, trudno. Ech, musiałem jeszcze tą Australię zaatakować, bo mi w koalicji zaczęła wchodzić. A że planuję za chwilę też atakować Manchu, więc musiałem jakoś się pozbyć mojej koalicji. Upierdliwe te kraje. Sojusznicy wyjęci, no to dożynamy słonika. No i taki malutki, malusieńki kawałeczek ziemi zdobyliśmy. Ile nam to dało udziału w trade? No, Boże, nie myślałem, że mam 37%. 85% tylko. Słabizna. Ale dostaliśmy następujący monument, który w sumie bardzo by nam się przydał obecnie. Myślę, że budynki zwiększające wartość handlu już mam postawione. Teraz już tylko trade steering będziemy ustawiali dalej. Najeżdżamy Mandżurię do końca. W sumie muszę nagrać Manchu od nowa i zobaczyć, jak teraz tym się gra. Przecież pamiętajcie, że ilość banerów zależy od kultury, po pierwsze, tak, jaką mamy, ale też i od developmentu z tą kulturą. Ciekawe, co by się stało, jakbym taką hordą mandżurską spalił cały świat. Jak to jest mocne. Pierwsze rozwinięcie z ery. Absolutyzm roczny weźmiemy. Te uniwersytety, to czemu jeszcze nie stawiasz, kretynie? Przecież to jest jak najbardziej nam potrzebne. 5 uniwersytetów. Nie wiem, ile postawiłem, ale chyba starczy. No i mamy to. W zasadzie wszystkie rozwinięcia trade company, które są wartościowe, czyli do local goods production, są zrobione. Produkcja sama w sobie nie jest jakoś super opłacalna do budowania w tych regionach, bo i tak ona ma 90% redukcję. Buduje to tylko w regionie Malaki, ale to dla bonusu Local Trade Power plus 4, bo tu każda prowincja dostaje plus 4 i w tym, którym zbieramy trade node, warto coś takiego zbudować. Trade node Malaki jest bardzo dużym trade node'em, więc też bardzo zwiększymy ilość naszego trade powera w regionie. O, jeszcze jedno centrum mamy do ulepszenia. A na tym mi bardzo zależy, żeby mieć tutaj jak największy udział. I za chwilę weźmiemy misję na budowanie manufaktur. W zasadzie mamy 400 golda czystego income'a i będziemy zbudowali jedną fakturę na miesiąc. I też w sumie ciekaw jestem tego trade node'a, bo mi się wydaje, że ja tu mogę zrobić takie kółko. Trade'a do Filipin, trade'a tutaj, trade'a tutaj, trade'a tutaj, trade'a tutaj, trade'a tutaj. Czy ja dobrze myślę? No bo zobaczcie, tutaj przesyłam do Hangzhou. Z Hangzhou, a nie, z Hangzhou do Malaki, nie. Czyli tylko z Filipin mogę puścić na taką okrężną drogę bardzo. A teraz etap, który Lukas kocha najbardziej, czyli zajrzenie do każdej jednej żółtej prowincji na mapie. No może z wyjątkiem Japonii, bo tutaj już to zrobiłem. I pokazowanie tam najprawdopodobniej budynku świątyni. W pierwszej kolejności jeszcze nie stawiam zwykłych manufaktur, tylko te state house'y. W te trade company też opłaca się je stawiać. Nie tyle co dla gatheringu, to dla zmniejszenia autonomii o 20%, bo to w całym regionie nam zmniejszy autonomię, w całym regionie. O, więc wszędzie, gdzie są gemsy, gdzie był papier, jak przed chwilą widzieliście, szkła chyba nie ma w tym regionie. No, nie ma. Więc już to zrobiłem wszystko, co chciałem, więc zostaje nam stawianie manufaktur. Jeżeli idzie o wszystkie prowincje, które są waszym TC, czyli Trade Company, Trade Center, ja to zamiennie stosuję te skróty, co jest pewnie problematyczne, jak tłumaczę coś. Nieważne, postaram się to rozróżniać. W Trade Company nie stawiajcie tego budynku, State House'u. Jeżeli będziecie potrzebowali postawić coś, to na 22 poziomie technologii będziecie mieli Town Hall, ale zazwyczaj wystarczy Card House. Eastern Plutocracy. Więc mamy zwiększony gathering cost o te 25 punktów, więc będę musiał to ulepszyć. Chyba, że to zabiorę. What the fuck? Ja już nic nie kapuję. Wcześniej było to plus na Merchant Republic. Dobra, bo ja teraz dopiero zajarzyłem, o co chodzi w tym Merchant Republic. Teraz dopiero to zauważyłem. No i z czasem tak trzeba coś zauważyć po jakimś czasie. Jak macie Eastern Plutocracy, to w waszych state'ach gathering cost jest zwiększony o plus 25. We wszystkich trade company, natomiast, czyli trade company regionach, macie go zmniejszony o minus 25. W terytoriach nie ma ani plusu, ani minusu. To powoduje, że w zasadzie w trade company regionie
to nam się zeruje. To nam się zeruje i wystarczy, że dobudujemy card house jeden, bez ulepszenia, tak jak zazwyczaj trzeba było dalej ulepszać do town hallu. Budujecie card house i wszystko macie z bani. To są tysiące golda oszczędzonego w ramach rozgrywki, tysiące klikania oszczędzonego. Masakra, chyba znalazłem mój ulubiony government do podboju świata. No może oprócz hordy. Odpalamy naszą misję. W sumie ten jeden raz sprzedam ziemię. Oczywiście też mogę ją odzyskać od razu, przynajmniej po części. I stawiamy, ile się da, manufaktur. O, jeszcze gdzieś są gemsy. Oh my god, ile ja tutaj muszę poczyścić terytoriów. Pewnie, wszędzie świątynie są, wszędzie postawione. Jak nie świątynie, no to pamiętajcie, że w kolejności w Trade Company to budynki do Manpowera, budynki do Sailorsów, one praktycznie nic nie dają. I oczywiście workshopy. Tutaj wszędzie muszą być dwa budynki. Card House oraz manufaktura. Żaden inny nie jest konieczny w tym regionie. Trade Company. Dokładny poradnik, gdzie, co, jak budować, też mam na kanale. No i mamy teraz naprawdę długą listę manufaktur, które się budują. Nie wiem, setki ich postawiłem. Zarabiamy na ten moment 571 golda. Ciekawe, ile będziemy zarabiali za 5 lat. Jak się zbudują. Zadłużyłem się też na 27 tysięcy, ale raczej to spłacę. Zwłaszcza jeżeli będę miał częściej takie event. Ostatnia reforma, nie ukrywam, że kusząca jest bardzo teokracja w połączeniu z naszymi ideami narodowymi w Province War Score Cost minus 10%. Byłoby to bardzo mocne, ale bądźmy szczerzy, realnie nie dostalibyśmy bonusów do terytoriów przed końcem rozgrywki, więc bierzemy dodatkowy absolutyzm. Zdominowaliśmy regionalne rynki, dzięki czemu mamy dodatkowego kupca. Jej! No i w sumie zaraz manufakturki nam się zrobią. 549 golda, 100 dni. Jestem ciekaw, ile będziemy mieli. Spłaciliśmy też już większość pożyczek. A, zapomniałem, mnie się bonusy do technologii skończyły i dlatego tak spadło. Teraz mamy 572, jeszcze niech styknie miesiąc. A, tyknie i nam się manufaktury pobudują. Dzień zero nadszedł. Nawet śmiesznie udało mi się zapauzować. 625 golda. Dość opłacalne to było. 662 po updateowaniu handlu. Przy okazji dostaliśmy bonusy za handel. Pod poprzednim odcinkiem ktoś się pytał, kiedy dostaje się bonusy za handel danym dobrem, bo on niby przoduje wszędzie i tak dalej, ale bonusów nie dostawałem. W momencie, kiedy przekroczycie 20% udziału w rynku, wtedy ten bonus zaczyna dla Was działać. Możecie, tak jak tutaj w tym wypadku, ja jestem przodownikiem na świecie w produkcji z Salt. Co to było Salt? Soli. Nieważne, ale bonusu realnie nie mam, bo nie mam 20% udziałów na świecie. Tak samo koszty wojska i tak dalej, ale za to w innych całkiem nieźle przoduje. 96% goździków jest produkowanych w Japonii. Trzeba podbić Kastylię. No i co? Income zrobiony, prowincje w Malakce podbite, Indochiny w większości, no nie nasze, ale byłyby nasze, gdyby mi się chciało. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, to wiecie co robić. A tak nasze imperium prezentuje się w całości. Dość spore jest jak na ten moment.